Cześć, to ja, Szymon Żurawski. Dziękujemy wszystkim osobom patronackim i wszystkim osobom, które nas słuchają. Was, osób patronackich, jest ponad 60, a specjalnie chcielibyśmy podziękować tutaj osobom, które najmocniej nas wspierają na Patronite, czyli Łukaszowi, Marcinowi, Magdalenie i Arkadiuszowi. Ustaliliśmy już z Mateuszem, że kiedy trafimy do piekła, to będziecie z nami siedzieć wtedy w jednym garnku, więc mam nadzieję, że jesteście przygotowani na trochę ciepłej wody przez całą wieczność. Zapraszamy na podcast Samiec Beta. Podcast dla facetów aspirujących do miana samców alfa. Zapraszają Mateusz Płocha i Szymon Żurawski. Dzień dobry, witamy wszystkich bardzo serdecznie w 51. już odcinku naszego podcastu Samiec Beta. Jest ze mną Mateusz. Cześć Mateusz. Cześć Szymon. Ja jestem Szymon i dzisiaj mamy debiut osoby, której nie znaliśmy wcześniej, bo nam zarzucacie zawsze, że tylko znajomych zapraszamy do podcastu. Tym razem zaprosiliśmy osobę, którą cytujemy chyba poza Janem Pawłem II najczęściej w naszym podcaście. Jest z nami zwierz popkulturalny, czyli Kasia. Cześć Kasia. Cześć. Czy to jest tak, że po mnie będziecie już chodzić po ulicach i zaczepiać ludzi tak, ej, chcesz być naszego podcastu, nie znamy cię? O, ty byłaś kiedyś w Big Brotherze 7 lat temu, chodź. Nie, tak naprawdę to było poprzedzone wielkim researchem, bo tutaj spoiler, za dwa odcinki, mówimy to, powiemy to, nie? No, co? Za dwa odcinki robimy sobie miesiąc przerwy, więc chcieliśmy jeszcze, żeby Kasia przed miesiącem przerwy tutaj wpadła i żebyśmy sobie pogadali, bo czemu nie? Bo Kasia ma ogromną wiedzę na temat wszystkich możliwych rzeczy popkulturalnych, seriali, filmów. Ja staram się być na bieżąco, w ogóle mam cię na TikToku, jak opowiadasz o wielu rzeczach i mam wrażenie, że za dużo sobie rzeczy potem odkładam z tyłu głowy i czuję ogromną presję potem, żeby to obejrzeć. I jeszcze dzisiaj czuję, że sobie dołożę. Dobrze, to ja się nie wiem, co mam teraz zrobić, jakby, przepraszam. Nie, właśnie dobrze, nie, ja w sensie mówię, że to pozytywnie. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że to jest jedyny plus posiadania w miarę dobrej pamięci, to znaczy, że dzięki temu można sobie odkładać właśnie fabuły filmów i seriali. Natomiast ja też uważam, że do pewnego stopnia, jeśli się tak dużo ogląda i się tak dużo wie, to człowiek rzeczywiście traci trochę taką czystą radochę, no bo nagle mu się włącza, widziałam to w tym, to w tym, to w tym i człowiek zaczyna się robić bardzo, bardzo analityczny. Tak, dlatego z tego co rozumiem, jednym z twoich ulubionych gatunków filmowych jest taka teenage rom-com? Nie teenage rom-com, ale w ogóle komedie romantyczne. I to, kiedy mówię, że moim ulubionym gatunkiem są komedie romantyczne, to rzeczywiście tak jest, tylko że ponieważ ja patrzę na kino trochę szerzej niż wiele osób, to znaczy uważam, że są filmy wyprodukowane przed latami 80, bo wiele osób się jakby zatrzymuje na latach 80 i się nie cofa, więc mnie interesują rom-comy od lat 30 mniej więcej. Okej. Okay. Bo były wtedy świetne rom-comy produkowane. Niektóre się z nich bardzo, bardzo brzydko zestarzały, to od razu muszę powiedzieć. Niektóre zestarzały się dużo lepiej, niż by człowiek się spodziewał. Natomiast dla mnie to jest fascynujące i od razu powiem, że nie jest to dla mnie fascynujące, dlatego że pragnę się zakochać jak w rom-comie i po prostu tylko czekam na swojego księcia na białym koniu, ale dlatego, że mamy tutaj do czynienia z gatunkiem niesłychanie skonwencjonalizowanym, posługującym się wieloma tropami, który w dużym stopniu podtrzymuje w społeczeństwie wizję tego, jak ma się zachowywać kobieta, jak ma się zachowywać mężczyzna, no i przede wszystkim, co to znaczy miłość romantyczna i happy end, który z niej wynika. I to jest fascynujące, bo dzięki temu, że mamy właśnie tak silną konwencję tych produkcji, możemy je łatwo porównywać i łatwo zadawać sobie pytania, co tak naprawdę twórcy tych komedii chcą nam bezpośrednio lub pośrednio powiedzieć. Mhm. No dobra, no to Kasia, jaka jest najgorsza komedia romantyczna, jaką widziałaś w ciągu ostatnich kilku miesięcy? Bo u mnie jest to film, który nazywa się Willa Miłości. Co to jest? Willa Miłości to film Netflixa, który jest oparty o taki typowy schemat, że dwie osoby nagle okazuje się, że są w tej samej willi we Włoszech i oni siebie wzajemnie nie lubią, ale muszą dzielić to mieszkanie. No i mamy uwierzyć, że między nimi rodzi się miłość.
Ja przyznam szczerze, że dla mnie Willa Miłości jest takim doskonałym dowodem na coś, co ja nazywam osobiście hallmarkizacją Netflixa. Tak. Jest to określenie, które ukułam sama jakiś czas temu. Zaśmiałem się, bo to chyba bardzo słuszne, tak, jak to powiedziałeś, to tak od razu zrozumiałem wiele rzeczy na temat tego, co oglądam. Chociaż trzeba powiedzieć, że na Hallmarku też były wybitne produkcje, bo nie wiem, czy pamiętacie Merlin. Był hallmarkowy, faktycznie. Bo był genialny. Ja do dzisiaj z rozrzewnieniem wspominam. Ale może słuchają nas też młodsze osoby, więc Katarzyno, no rozwiń to. Hallmark to amerykańska stacja telewizyjna, zresztą nie jedyna, bo jest ich kilka, która produkuje tylko produkcje telewizyjne, głównie filmowe, ale też czasem serialowe, które są... Mają być miłe, łatwe, przyjemne, nigdy nie trafiają do kin, tam zawsze jest ograniczona grupa aktorów, więc jak się widziało jeden film Hallmarku, to potem ma się wrażenie, że ci aktorzy są wszędzie. No i ogólnie rzecz biorąc, te filmy są oparte o takie dosyć tradycyjne wartości. Zresztą mówiąc dosyć tradycyjne wartości, kiedy 2 lata temu Hallmark oświadczył, że po raz pierwszy w ich filmie takim świątecznym pojawi się para jednopłciowa, to część aktorów współpracujących z Hallmarkiem odeszło trzaskając drzwiami, mówiąc nie, to jest, my pilnujemy amerykańskiej rodziny. Teraz grają w TV Republika po prostu. Grają w czymś takim, co jest taką amerykańską wersją Republiki, czyli jeszcze bardziej konserwatywnej stacji telewizyjnej. No i filmy Hallmarku mają bardzo określoną estetykę. To jest taka małomiasteczkowa, śliczna Ameryka, w której albo jest wiosna, albo najpiękniejsza zima na świecie, albo taka późna, dojrzała jesień. Zawsze jest wspieranie tych wartości właśnie małego miasta, małej społeczności, czyli prawda, ktoś ma jakąś małą cukierenkę, piekarenkę, kwiaciarnię, którą prowadzi od bardzo, bardzo dawna. To jest także ten schemat z osobą, która przejeżdża z wielkiego miasta i mówi, zamkniemy twoją piekarnię i zrobimy to inną piekarnię, ale sieciową, ponieważ nie dostrzegamy wartości w społeczności takiej właśnie niewielkiej. No i oczywiście każdy odnajduje siebie w związku romantycznym, oczywiście heteroseksualnym związku romantycznym. Jest mnóstwo rozkosznych dziadek. Mnóstwo. Jakby każdy ma jakąś rozkoszne dziadki, są naprawdę. Wszyscy wierzą w Boga. No i tak 99,9% osób jest białych. Czasem zdarza się jakaś osoba czarna na drugim tle, na drugim planie. Azjatów nie dostrzeżono. Jakby oni do Stanów jeszcze nie dotarli. Oczywiście tam nigdy nie ma poważnych problemów społecznych. I to jest taka Ameryka, w jaką mam wrażenie bardzo wiele osób chciałoby wierzyć. No i w sezonie świątecznym Hallmark jest znany z tego, że robi kilkadziesiąt produkcji, które potem można oglądać hurtem. Ale też na przykład Hallmark wyprodukował jedną z moich ukochanych produkcji. Jest to Duma i Uprzedzenie, która dzieje się w środowisku wystawców psów rasowych. I co więcej, uwaga, ma 3 części. Bo to jest taki cykl do mojego przedzenia. Naprawdę, o tym też ja nie zmyślam. I to jest super premis na film. A czy to jest zakręcone serię, czy to jest premis komediowy? Nie, tam jakby, żeby było jasne, w Hallmarku wszystko jest na serio. Jakby dowcipy są zawsze sucharami, ale jednocześnie ludzie, którzy oglądają Hallmarka, i tutaj musimy chyba to podkreślić, zdają sobie sprawę, co oglądają, tak? To trochę tak, jak my czasem siadamy, mówię my, patrząc na was, jakbyście znali się od lat, ale jak się ogląda na przykład filmy świąteczne, tak? Jest bardzo dużo filmów świątecznych teraz na Netflixie, no nie siadasz do, nie wiem, Świątecznego Księcia, oczekując wybitnej produkcji, tylko siadasz, żeby przez 1,5 godziny być w takim magicznym świecie. Tak? Chociaż w tym roku mam wrażenie, że Netflix przegiął pałę, bo nie, na pewno oglądaliście ten film, gdzie... Znaczy, tak się domyślam, że oglądaliście, gdzie dziewczyna jest adoptowana i znajduje... Jedzie do domu, gdzie mieszkała jej matka kiedyś i znajduje pamiętnik matki. To się nazywano L? Pamiętnik L po polsku, ale to nie jest film z zakresu Hallmarku. To jest już film, który ma większe ambicje. To jest film, który ja bym uznawała za pewną taką linię filmów, które na Hallmarku zaczęło Purpurowe Serce. Czyli film o lewaczce, która zakochała się w porządnym żołnierzu. To jest mój ukochany, tak? Słuchajcie. To jest to, co oni biorą ślub, żeby... Dla ubezpieczenia, tak. Nice. To jest w ogóle moim zdaniem najbardziej kuriozalna, ale też najbardziej fascynująca produkcja Netflixa, bo to jest właśnie taka produkcja takiej dziewczyny, która jest lewicowa i Black Lives Matter i w ogóle, a on jest takim porządnym żołnierzem. No i biorą... A czekaj, ona jest obśmiana w tym filmie? Właśnie nie. To jest kwestia taka, że ten film jakby pokazuje...
że oni muszą się wzajemnie szanować, okay. i że jakby ta ich miłość i ta ich relacja jest ważniejsza od tych różnic światopoglądowych i że może obok tego, nie wiem, tęczowej flagi czy Black Lives Matter zawiesić tą taką amerykańską flagę, którą wiesza przed domem. Czyli kryptonim Polska po prostu. Żona żołnierza, ale jednocześnie, kiedy oglądasz ten film, to się orientujesz, że ona musi zrobić bardzo dużo ukłonów w jego stronę. On po prostu nie będzie bił innych ludzi, których ona lubi. Tak, i jakby kiedy jego kolega wygłasza rasistowskie poglądy, to on ma takie... No jakby on, wszyscy wiemy, że on jest głupi, tak? Więc on taki jest, no po prostu. On taki jest. I ja uważam, że to jest... W ogóle ten film był niewyobrażalnie popularny. I ja uważam, że to jest fascynujące właśnie, że ten film powinniśmy analizować, kiedy zadajemy sobie pytanie o pewne stany emocjonalne, na przykład obecnie w Stanach Zjednoczonych, bo ten film jest jakby taki na zasadzie miłość zwycięża wszystko i tym podziałem, który przez lata był podziałem klasowym, przez lata był też podziałem rasowym, staje się podział ideologiczny. To znaczy ten klasyczny melodramat realizuje się w tym, że oni mają różne poglądy. Tego nigdy wcześniej nie było takiego poczucia, że inne poglądy są taką barierą społeczną, żeby dało się oprzeć melodramat na różnicach, takich prostych różnicach światopoglądowych. Mhm. I to jest moim zdaniem ciekawe i też ciekawe jest to, jak bardzo ludzie pragną, żeby jednak dało się te różnice światopoglądowe przeskoczyć zasypać, zasypać. Więc wydaje mi się, że to świadczy o tym, że zmęczenie tym takim klinczem, w którym się znalazły światopoglądowo Stany Zjednoczone, może być z obu stron. To znaczy jakby też część osób, podejrzewam, bardziej konserwatywnych chciałoby, żeby był spokój i część osób, które walczą o zmianę społeczną ma takie, a można się zakochać? Ja bym chciał chwilę przerwy teraz i po prostu się zakochać i już nie musieć walczyć. Czy wolno lewaków miłość? Tak. Ale ja nie odpowiedziałam na pytanie. Ja nie odpowiedziałam na twoje pierwsze pytanie. Jakie było pytanie. Jaka była najgorsza komedia romantyczna, jaką widziałam? Właśnie, najgorsza komedia. I to jest bardzo ciekawe, bo trochę się nad tym zastanawiam i wydaje mi się, kurczę, ostatnio pisałam o takiej komedii romantycznej, gdzie wszyscy sobie robią świństwa. I teraz mam takie, wydaje mi się, że to była polska komedia romantyczna, to jest zawsze ten. Kurczę, bo z tymi bywam na bieżąco, więc jestem ciekawa, nie, o której to nie mówisz. Była komedia romantyczna, to był ten melodramat. Boże, dziś śpisz u mnie? Dzisiaj śpisz u mnie, mnie wkurzył strasznie ten melodramat, bo wynikało z niego, że bohaterka może robić co chce, bo jest nieszczęśliwa i mamy jej kibicować, bo musiał, jest ładny. Jakby, jaki jest powód zdrady męża? Mam szary dom, a musiał, jest ładny. I teraz jakbyśmy mieli robić polską wersję Purpurowego Serca. To musiał. No myślę, musiał, że musiał. Był dzielnym żołnierzem. I on by nawet nie musiał specjalnie udawać. On nie udawać. Byłby żołnierzem. On byłby, słuchajcie, pracownikiem Straży Granicznej, pracujący na granicy Polski z Białorusią. On by był botowcem po prostu, którego wysłali na granicę. Ale dokładnie tak by było. Gdybyśmy robili przełożenie, tak. I tłumaczył, że on broni i nawet jest nazwa. I kocha papieża. Miłość bez granic. Jeśli ludzie z Netflixa nas słyszą, jeżeli to my tu możemy napisać. Ja właśnie, bo w ogóle tego nie wiesz, no bo poznaliśmy się 20 minut temu, ale Mateusz pisze scenariusze, więc myślę, że to jest Mateusz, słuchaj. Wszystko po prostu da się zrobić. Ale tak swoją drogą, ja kiedyś wymyśliłem taką zabawę, żeby wymyślać tytuł komedii romantycznej, ale właśnie, żeby była taka TVN-owska, żeby był tytuł TVN-owski, czyli na przykład dajesz jakiś zawód i musimy wymyślić jakiś super tytuł, ale taki, żeby był tani. Pamiętasz, że na zasadzie, że bierzesz prawnika, że jest komedia romantyczna o prawnikach i jest na przykład ława zakochanych. Na przykład. Prawo do miłości. Prawo do miłości, nie? Paragraf na miłość. Kodeks seksu? Serca. Kodeks serca, tak, no. Kodeks serca. No, ale tak, ale natomiast kolejna część tej serii o modelce, która jest jednocześnie nauczycielką, to jest miłość, ja widziałem drugą część. Miłość na okładce, okładka na miłości. A to nie jest miłość do kwadratu. Miłość do kwadratu. O, dziękuję. I druga część jest już absolutnie, pierwsza już była absurdalna. Tak. Znaczy, bo ale była trochę śmieszna jednak. Jakby w tym, śmieszna niezamierzenie, nie? Tylko... Natomiast druga część mnie wyjątkowo jakby porusza, ponieważ po pierwsze, bohaterowie wracają, jakby znikają po pierwszej części, wracają i orientują się, że istnieją konsekwencje zniknięcia. Na przykład facet wchodzi do redakcji, okazuje się, że już go tam nie chcą. Jakby ja pracowałam w redakcji. Maciek, nie było ci 7 lat, co ty to robisz? Nie było ci 2 miesiące, nie odbierasz telefonu. Maciek, jakby... Ja pracowałam w redakcji, jakby jak chcesz wziąć urlop, to jakby kogoś informujesz. A druga sprawa, co mnie, a propos, skoro już jesteśmy w męskim podcaście, co mnie absolutnie, totalnie jakby tutaj zmiażdżyło w ogóle w tym filmie, no to pokazanie, co się dzieje z mężczyzną,
który traci pracę, tak? To znaczy facet, który traci pracę, jest kompletnie bezużyteczny. No bo tak. To jest w ogóle śmieszne. Jest tam scena, jak on idzie do urzędu pracy i po prostu facet pracował przez lata jako prezenter, konferencję, dziennikarz. Przychodzi, mówi to w urzędzie pracy, a oni go traktują na zasadzie, to jest w ogóle bezużyteczne, z czym pan tu przychodzi. I masz takie sekundkę, jakby... Co? A druga sprawa jest taka, że jakby ten facet jakby jest nam pokazany, jakby był naprawdę, lata były 50. No tak, obiadu nie zrobi, pralki nie umie wstawić. Oczywiście jest scena, że facet nie umie wstawić prania, ponieważ nie jest tak, że dosłownie każda pralka ma napisane, prawda, chcesz zrobić takie pranie, naciśnij tutaj. Oczywiście farbuje wszystko jedną skarpetką, ponieważ jakby wszystkie skarpetki zawsze farbują. I on jest taki kompletnie pozbawiony celu. I tylko przychodzi ta babka i mówi, ej, zrób coś z sobą, zrób coś z sobą. Jakby nie usiadła na chwilę, ona nie powie, wiesz to co, jest konflikt. To jest przykre, że miałeś karierę, która się totalnie posypała. Zastanówmy się razem może, co byś mógł zrobić. Nie, tylko jakby totalnie straciłeś użyteczność. Znając trochę to środowisko, wydaje mi się, że on musiał być bardzo niefajnym typem, skoro nie zrobił sobie żadnych znajomości. Nie ma do kogo zadzwonić, kto powie, hej, ja może tutaj u was coś porobię. Nie ma nikogo najwyraźniej. Był na samym szczycie, musiał być ewidentnie chujowy dla wszystkich. Nie, chujowa była jego była kochanka, która powiedziała wszystkim w Polsce, że nie wolno z nim współpracować, bo taką moc mają zdradzone kobiety. Więc jak zdradzicie kobietę w mediach, to ona ma taką moc, bo on, to jest, żeby było jasne, zdradzona kobieta zna wszystkich w Polsce. Wszystkich. To prawda, znam kilka kobiet. I ona wykonuje kobiet. Jeden telefon i już nikt z tobą nigdy nie pracuje. To prawda. I dlatego nigdy nie należy zadziałać z kobietami ewidentnie, tak? Super, bardzo fajny, progresywny wniosek. No. Tak, jeżeli jesteśmy przy temacie bezużytecznych zawodów, nagrywamy dzisiaj, jest Światowy Dzień Lalkarza. Skurwysynie. Wiesz co? Jak możesz? Hej, czekaj, nie, ja chcę trochę stanąć w obronie. Co by nie mówić, to jest naprawdę zajebisty zawód. Jak ktoś już jest naprawdę zajebistym lalkarzem, ma skillę, to jest naprawdę, można naprawdę Słuchaj, genialne spektakle jest robić. Pewna lalka, którą ludzie się domagają, żeby się... Kurde, a nie wziąłem się. No właśnie. Wina, no. Bo... A ktoś z was jest lalkarzem? Ja jestem Mateusz jest lalkarzem. Okej, okay, spoko. Powiem więcej. Mamy lalkę, która została ufundowana przez naszą społeczność na zrzutce.pl, bo po to powstała ta właśnie platforma, żeby zbierać na Delfina Daniela. To jest pik tej platformy. I Mateusz nie chce używać Daniela. Nieprawda. Ostatnio używałem i były różne opinie. Bo bronił encyklik Jana Pawła II. Delfin. No bo delfiny są złe. Ja wiem, delfiny są... Jakby są wredne i jakby no, zjadają małe delfiniątka, jak nikt nie patrzy i gwałcą różne ryby i w ogóle... To brzmi jak Daniel. Daniel może jest takim delfinem. Daniel został przeniesiony na inny ocean. Ale to jest ciekawe. Ale wróci jak to. A po rzeczy bezużyteczne dzisiaj jest Światowy Dzień Poezji. To tutaj można się trochę zgodzić. Nie no, też nie. No, nie można się zgodzić. Nie ma życia bez poezji, tak? Jest taki piękny filmik... Ethan Hawke opowiada o poezji właśnie, że to jest jego TED Talk, że poezja na co dzień no jakby nie jest nam potrzebna w takie zwykłe dni, ale jak ci umiera matka, albo jak masz złamane serce, albo jak dzieje się coś takiego, że po prostu potrzebujesz i nagle trafiasz na te piękne słowa i cię tak za duszę łapią, to wtedy właśnie po to są poeci. W ogóle polecam bardzo ten jego TED Talk. Więc wracając do komedii romantycznych, ja przez osmozę poznaję te polskie komedie romantyczne, bo moja partnerka zakazuje mi oglądać w domu polskie filmy, bo... Ale w ogóle przy całą polską kinematografię? No, ale chciałabym powiedzieć, że to jest... Czy to jest niemiecki dom Tuska? Nie, to jest... bo my tutaj do podcastu oglądaliśmy kilka filmów polskich, które nie były zbyt dobre. I już dostałem, tak, już dostałem zakaz po prostu w domu oglądania takich filmów, że jak oglądamy razem, no to obejrzyjmy coś lepszego. Oglądamy polskie kino, ale no takie, wiesz, bardziej... Nie no, to moja partnerka jest bardziej wyrozumiała, nawet czerpie też pewną satysfakcję z tych rzeczy, bo myśmy zrobili specjalne oglądanie tej drugiej części Miłości do Kwadratu, bo ta pierwsza była tak absurdalna, że naprawdę żeśmy się dobrze bawili całkiem oglądając ją, a przy tej drugiej byłem jakby najbardziej zawiedziony, że zrezygnowano z tego całego, z tych przebieranek, no bo to było clue tego filmu, nie? Znaczy, mnie w ogóle fascynuje ten film, bo
Z niego wynika ewidentnie, że bycie modelką to jest tak na granicy prostytucji. No, tak. I masz takie zasady, w którym my żyjemy? W wieku XIX? Jakby o mój Boże, jest pani modelką, nie może pani uczyć naszych dzieci. Masz takie, co? Jakby, ja bym raczej powiedziała, o mój Boże, jest pani modelką, czemu pani w ogóle uczy jeszcze dzieci, tak? Nie, to jest bardzo ciekawe, ponieważ mój mąż znalazł genialny sposób na mnie oglądającą komedie romantyczne, to znaczy ma słuchawki, które wyciszają tło. Nice. Nie, ale ja go nie męczę. Natomiast kiedy mnie porzucił na walentynki wieczorem, bo był w pracy, to poszłam na film Heaven in Hell i o mój Boże, to jest jakby... To tam seksiku chyba dużo jest, nie? Słuchaj, no to jest w ogóle ciekawe, bo z jednej strony te filmy od czasu, no w ogóle nie 50 twarzy Greja, tylko 365 dni strasznie chcą mieć seksy, no ale z drugiej strony mają takie na zasadzie, kurde no, co jest, co możemy pokazać, żeby to nie była pornografia, żeby to nie była taka zwykła erotyka. Ja byłem na premierze Pokusy. I przychodzą mi do głowy dwie rzeczy. Jedna to kobiecy biust. I to po prostu jakby walą tym kobiecym biustem, wiecie, na zasadzie ja mam własne, tak? Jak chcę zobaczyć kobiecy biust, to po prostu patrzę w dół. Więc to jest mało jakby intrygujące. A drugie, i to mnie fascynuje, pupa. Męskie pośladki. Tak. Ale takie, wiecie, troszkę włosione męskie pośladki. Ja mam się gapić na te męskie pośladki. I wiecie, ja mam na zasadzie takie, no dobra, no okej, no jakby ładny męski pośladek, no to tak na 30 sekund spojrzenia, ale tak trwa to i minutę. I patrzysz na te pośladki. Byłem ostatnio na wieczorze stand-upowym, gdzie występowały osoby, które nie są zawodowcami, bo zaprosił mnie kolega. Nie będę mówił imienia i nazwiska, ale prowadzimy razem podcast. I jeden bit jednego występującego był cały właśnie o tym, że ktoś go chciał za no, ten okup, bo niby mu zhakował kamerkę i ma jego zdjęcia, jak sobie robi dobrze, więc on stwierdził, że nie da się szantażować i wysłał wszystkim dick pic. Ale i zabawne. Do wszystkich kontaktów i zgadnij, kto odpisał. Te mężczyźni. Tak, wysłali dick pici i jego babcia. I to jest humor, drodzy państwo. Oj, tam każdy żart można zajebać w ten sposób. Jak sobie opowiesz o żarcie, ludzie się całkiem z tego śmiali. Ja myślę, że to było jeszcze w ogóle na tle tego, co tam było wtedy na tym open micu, to było chyba najmniej hardkorową rzecz. Ja powiem szczerze, bo ogólnie rzecz biorąc, jak ludzkość stara się, wszyscy śmieją z dowcipów o peniskach. Jakby autentycznie, jeśli spojrzycie na historię ludzkości, to penisy ludzi zawsze niesamowicie bawiły. Jakby to jest coś zabawnego, nie? Tak. Więc jeśli jest dowcip o penisie, który nie uwzględnia tego, że ktoś ma małego penisa, bo to jest w ogóle najgorszy rodzaj dowcipów, jakby nie śmieje się z wielkości czy kształtu, tylko śmieje się z czegoś dookoła, to jeszcze może być zabawne, nie? Tylko jakby wysyłanie ludziom tych pików nie jest zabawne, ale to chyba, że druga strona chce, to wtedy jak najbardziej można. Jeżeli bo chcecie nam wysyłać, śmiało. Znaczy nam, dwóm, bo Kasi może nie, bo nie, to... Nie, tak jakby... Mnie to jakby nic mi to nie robi. Okay. No dobrze. Jakieś do penisu. Nie mam pojęcia. Zaprosiliście kobiety do podcastu i ona wprowadziła penisy. W końcu możemy pogadać. Po to powstał ten podcast. Tak, myślę, że ten miesiąc przerwy dobrze nam zrobi. Sobie przygotujemy wszystkie zdjęcia. A ten odcinek nazwiemy Siury po prostu, że o tym gadaliśmy. Ale wiecie, chcę wam powiedzieć, że jestem straszna, ponieważ kiedyś mnie zaprosili do jakiegoś podcastu popkulturowego i skończyło się, że to był cały mój wielki wywód o tym właśnie, że w każdym filmie polskim wyprodukowanym po latach 70. musi być nagi kobiecy biust. Wiadomo. No. I jakby i przeszliśmy do najlepszych eufemizmów w powieściach erotycznych na penisy. I tamten tytuł nazywał się chyba Jadeitowy trzon. Jak? Ja nie wiem, czy tego nie słuchałem. No właśnie, ja przepraszam, jakby to nie są rzeczy, o których ja mówię. Jak mi się da mikrofon, ewidentnie mam jakąś taką... Super. Ale spoko, to jest odpowiedni podcast do tego, bo... Nie wiem, czy wiesz, ostatni odcinek był o właśnie papieżu, ja nie Pawle II, więc teraz zrobimy trochę... Tam było mało o seksie. Było trochę o seksie, bo opowiedzieliśmy podejście Jana Pawła II do seksu. No, kto... To było zasadniczo negatywne. Raczej tak. Afryka, pozdrawiamy. Najlepiej, żeby nie robić tego w ogóle. A no dobra, to najgorsza, to może najlepsza. Ojeju, najlepsza komedia romantyczna, jaką ostatnio widziałam. Inaczej, najlepsza komedia romantyczna świąteczna. O. Świąteczna, najlepsza świąteczna komedia romantyczna. Ja powiem tak, ja jestem tutaj bardzo tradycjonalistką i odkryłam niedawno, po obejrzeniu po raz któryś, że film Holiday się bardzo
powoli starzeje. To znaczy, filmy romantyczne mają to do siebie, że się starzeją mega szybko. Mm-hmm. Holiday starzeje się powoli, między innymi dlatego, że nie jest to film wyłącznie romantyczny, tylko jest to film, który poza wątkami romantycznymi ma też wątki takie bardziej obyczajowe. Szukanie drogi, trochę też swojej. Też jest jakby ten cały wątek tych scenarzystów amerykańskich z lat 30. Oczywiście zawsze mnie to strasznie wkurza w tym filmie, że kiedy Cameron Diaz znajduje na progu swojego domu Jude Law, to jest jakby tak kim, ja bym oszalał. No to oni mają potem dziki romans, a Kate Winslet dostaje Jacka Blacka i już nie może mieć z nim dzikiego romansu, bo ewidentnie w Jacku Blacku można się zakochać, ale dziki romans jakby ewidentnie nie wchodzi w grę, czego nie rozumiem, bo Jack Black jest bardzo seksownym mężczyzną. Natomiast bardzo lubię w tym filmie to, właśnie a propos mówienia o zakończeniach komedii romantycznej Happy End, że ta komedia romantyczna urywa się w momencie, w którym bohaterowie już czują jakieś uczucia, już chcieliby coś zmienić w swoim życiu, ale nie próbuje znaleźć odpowiedzi, jak właściwie te pary mają dalej funkcjonować, czy nasza bohaterka, która jest ze Stanów Zjednoczonych, przeniesie się do Wielkiej Brytanii, czy nasza brytyjska bohaterka przeniesie się do Stanów. Jakby ta komedia trochę świadomie urywa się przed zadaniem tych wszystkich pytań i nie próbuje nam powiedzieć, że ponieważ ci ludzie zapołali do siebie uczuciem, to nagle wszystko będzie proste i wszystko się idealnie rozwiąże. I to ja bardzo lubię, bo moim najbardziej znienawidzonym tropem w komediach romantycznych jest to, kiedy nagle wszyscy zmieniają swoje życie tak, i w ogóle rezygnuje. 15 minut da się zrezygnować z fantastycznej pracy. Przypomniałam sobie najgorszą komedię romantyczną, jaką widziałam ostatnio. Och, to jest komedia romantyczna, która wyszła w Walentynki, gra w niej Ashton Kutcher i Reese Witherspoon. O Boże! I to jest, ojej. Jest tak to paździerzowy paździerz, że to jest po prostu niesamowite, ponieważ oni się ze sobą przespali lata wcześniej. O, i a propos toksycznych schematów. Dobra, ja będę streszczać, więc spoilery. Oni się ze sobą przespali lata wcześniej, no i przez wiele, wiele lat, prawie 20, są przyjaciółmi. Nie 20, mniej, kilka lat są przyjaciółmi. No i w każdym razie dochodzi do takiej sytuacji, że ona jedzie, mają się spotkać w Nowym Jorku, no ale na skutek różnych rzeczy, ona jedzie do jego mieszkania w Nowym Jorku, a on jedzie z dużego miasta do jej mieszkania w Kalifornii. Zaopiekować się jej synem. I teraz, ten film zawiera, uwaga, uwaga, znalezienie czyjegoś rękopisu książki i wysłanie go do wydawnictwa bez pytania autora, co nigdzie nie jest, w ogóle nikt nigdy nie, w tym filmie nie pyta na zasadzie, czy to nie jest jedna z pięciu najbardziej nieetycznych rzeczy, jaką można komuś zrobić? Dwa, trop, w którym matka, która wychowuje dziecko samotnie, praktycznie od samego początku, jest oczywiście nadopiekuńcza i zostawia do jedzenia temu dziecku złe jedzenie i oczywiście każe mu się uczyć, zamiast oglądać kultowe filmy. W związku z tym musi przybyć mężczyzna, który jest wyluzowany, który wyrzuci to jedzenie, który pokaże temu dziecku filmy i który pozwoli mu grać w hokeja. I w ogóle będzie cool, mimo że nigdy nie miał z tym dzieckiem większego kontaktu. A najciekawsze jest to, że jakby ta para bohaterów ewidentnie nie ma ze sobą nic wspólnego i najgorsza, najbardziej toksyczna rzecz okazuje się pod koniec, uwaga, spoiler, okazuje się, że nasz główny bohater tak naprawdę nigdy się nie przyjaźnił z tą kobietą, dlatego że ją lubił, tylko przyjaźnił się z nią, dlatego że się w niej od razu zakochał, ale zanim zdążył jej to powiedzieć, to ona już była zaręczona, więc on sobie tak siedział i czekał. Wow, i to nie to fajne. Jest, jakby, powiedzmy to sobie raz, i jakby jeśli ktoś z was myśli sobie, ale przecież to takie piękne, nie on kochał, nie. Jakby rzeczą, której kobiety bardzo, bardzo się boją, to kiedy okazuje się, że relacja, którą one deklarują jako przyjacielska i druga osoba deklaruje jako przyjacielska, nagle okazuje się, że ta druga osoba wcale nie chciała mieć relacji przyjacielskiej, tylko jakby czekała albo uważała, że och, jeśli będziemy przyjaciółmi, to się zakochasz. To jest bardzo nieuczciwe i mi się osobiście coś takiego przydarzyło i było to jedna z najbardziej, jakby czułam się tak wyjątkowo niekomfortowo z tym, no bo wiecie, będąc w jakiejś relacji na przykład przyjacielskiej, no traktujesz tą osobę jako przyjaciela i uważasz, że skoro deklaruje, że też się z tobą przyjaźni, to dokładnie to do ciebie czuje. I jakby próbowanie wepchnięcia nam tego jako rzeczy romantycznej wydaje mi się właśnie takim utwardzaniem przez komedie romantyczne bardzo tak. toksycznym Możecie schematów. Tak robić, chłopaki, to jest... Tak samo przecież było w tym filmie, jak się nazywa ten brytyjski, najbardziej znany, ten, gdzie gra... To właśnie Miłość. To właśnie Miłość. Tam też tak, jest ten... tam jest taki wątek na drugim planie, przy czym w To właśnie Miłość przynajmniej scenarzysta miał tyle rozsądku, że napisał to na zasadzie, że to był przyjaciel jej męża, który się w niej podkochiwał, tak? I no... uznajemy dzisiaj, że powinien siedzieć cicho i nie psuć kobiecie życia. Natomiast on nie udawał, że się z nią przyjaźni, wręcz przeciwnie. On ją odpychał. Tak. Chociaż tyle dobrze. Jakby, to jest
nadal chujowe, ale uczciwsze. Tak? Wolno uprzeklinać, to prawda. Tak? Tak, no, jebać. Słyszałaś, ile razy powiedziałem kurwa już? Ja sobie przypomniałem, że ten prowadzący amerykańską familiadę Steve... To nie chyba, tak, Steve? Nie pamiętam, jak się nazywa, ale wiem, o kim mówisz. No to on, bardzo często mi wyskakują przez nasz podcast takie jakieś smalcze rzeczy gdzieś tam na fejsie czy coś i właśnie wyskoczyły mi jakiś czas temu filmiki, gdzie on ma coś takiego, że on opowiada w talk show'ach, jak żyć, nie? O tak, on to uwielbia. Że musisz mieć czarny garnitur, biały garnitur i szary garnitur i to jest najważniejsze. I on właśnie ma taki rant w którymś tam tym swoim show, że, bo on też ma swoje talk show, że... Steve Harvey. Tak, dokładnie. Że przyjaźń między mężczyzną a kobietą nie może istnieć, że ona zawsze jest podszyta no jebankiem po prostu, nie? Że chłop zawsze będzie tylko po prostu myślał o tym, żeby jak będzie ten moment... Muszę powiedzieć, to źle o nim świadczy. To najwyraźniej, jeżeli on ma takie relacje... Ale wiecie, to jest jeszcze w ogóle ciekawe, no bo już zupełnie na marginesie. I wiecie, ja też zakładam, jakby być może jest to błędne założenie, że każdy mężczyzna ma jakiś typ osoby, która mu się podoba. No w tym przypadku mówimy o kobietach, tak? Czyli nie wiem, wyglądu, charakteru. I z tą osobą chciałby się związać. Ale ja na przykład znam bardzo wiele osób, z którymi nie miałabym ochoty się związać, ale chcę z nimi utrzymać jakieś relacje. Są to osoby płci obojga. Tak. Więc zakładam, że jeśli założymy, że każda przyjaźń męska jest zawsze podszyta jakąś ochotą na związek, to znaczy, że mężczyźni tak naprawdę mogliby mieć w swoim otoczeniu włącznie kobiety, które im się podobają i które budzą w nich jakieś pożądanie, albo które mają takie predyspozycje do tego, żeby z nimi w związku, czy nawet na jedną noc. Ja nie mam się ochoty, ja nie wiem, może dlatego, że jestem kobietą, przespać z każdą osobą, właśnie, wydaje mi się, że to jest to założenie, które chyba Steve, że chyba właśnie chodzi o to, że... Mężczyzna chce się przespać ze wszystkim, co oddycha? Tak. Znaczy, ja facet nie chce jakby. Może Steve chce, no nie wiem. Znaczy mi się wydaje, że są goście, którzy pewnie tak mają, ale to jest taki znowu dowód anegdotyczny, nie, że ja i mój kolega tak mamy, więc wszyscy tak macie, nie? Znaczy ja jako nieszczupła kobieta chcę powiedzieć, ten dowód anegdotyczny kończy się, kiedy zadasz im pytanie, podobają ci się wszystkie laski, które spotykasz, te, które nie są szczupłe też i nagle się okazuje, że nie, że przyjaźń między kobietą i mężczyzną jest możliwa. Udowodniliśmy to. Wysyłajcie to nagranie do Stanów Zjednoczonych. Musimy Netflixowi nie chcę to tylko, chciałabym jeszcze tylko powiedzieć, że nie chcę stereotypować mężczyzn, bardzo wielu mężczyzn. No oczywiście wiąże się z grubszymi kobietami, tylko raczej jeśli chodzi o ten... Nie chcę, żeby wyszło na zasadzie, że wszyscy faceci są nawet nie płytcy, tylko mają jeden gust, jeśli chodzi wszystkie o... tematy dzisiaj poruszę. Oczywiście dzisiaj jest podcast o wszystkim. O wszystkim. Ja przepraszam w ogóle, bym uważał, że ja wchodzę na jakieś poboczne tematy. Myślę, że to jest... Sprowadziłam nas na peniski i teraz jakoś tak nie wiem. A propos penisków. Odważamy się w końcu. Jesteśmy przy końcu pierwszego sezonu i w końcu gadamy o penisach, tak, w tym podcaście. 50 tygodni się zbieraliśmy. Jeżeli rozmawiamy o peniskach i Oscarach, właśnie. Nie rozmawialiśmy o Oscarach, ale... Płynne przejście, Szymon, smooth. Chciałabym powiedzieć, że raz na Oscarach można było zobaczyć peniska. O. Co? Jak? Kiedy? O, słuchamy. W latach 70-tych. W latach 70-tych Niven prowadził wtedy Oscary. Pewien nagi mężczyzna przebiegł za jego plecami przez scenę, ale najlepsze było to, że on przebiegł, został potem złapany, a po nim osobą, która wychodziła, żeby wręczyć Oscara, była Elizabeth Taylor. Oh. I podeszła do mikrofonu i powiedziała, no, trudno będzie to przebić. Co było jakby rzeczywiście... Lis. Tak, ale tak, więc można było kiedyś zobaczyć penisko na Oscarach. Nie wszyscy no to wiedzą. Kasia napisała książkę o Oscarach i pewnie przez kolejne 150 lat będziesz zapraszana jako ekspertka. Ale to... mnie to mówi, to dlaczego ja napisałam o Oscarach, które są, wiecie, to jest zawsze tak kwiecień max, tak? Mm. I siedzisz całą noc, a potem wychodzisz w to zimno, w tą piątą rano jeździ. Ja powinnam napisać, słuchajcie, książkę o Złotej Palmie, bo to jest latem. I musiałabym latem omawiać to wszystko, byłoby łatwiej. Poza tym jest to w Europie, nie trzeba siedzieć całą noc, bo popełniłam błąd. Dzieci, nie róbcie tego błędu, nie piszcie nigdy książek o nagrodach, które są rozdawane, kiedy w Polsce jest noc. Ale czy Złota Palma nie jest nudniejsza jednak? Jest zupełnie inną w ogóle nagrodą, bo Oscary to nagrody, które przyznaje
duże gremium pod koniec sezonu i tak naprawdę nagrodę podsumowują to, co już widzieliśmy w kinach. No i są taką nagrodą czysto, tak naprawdę czysto branżową, dlatego że osoby, które na nią głosują, członkowie Akademii, należą do branży filmowej, są członkami związków zawodowych, no i w głównej mierze są Amerykanami. Tymczasem Złota Palma to nagroda festiwalowa, czyli na otwarcie sezonu, która mówi nam dopiero, jakie filmy, które wejdą do kin, będą warte obejrzenia. No i przede wszystkim najważniejsze, Cannes ma jury, czyli ma, i to nie jest wielka grupa osób, która głosuje, to nie jest tak, że wszyscy Europejczycy się zbierają, wszyscy Francuzi, tak? Ja głosuję akurat. No tak, nie, ja tak głosuję. Chciałem tylko powiedzieć, że właśnie dostałem informację na ucho, że doktor Matczak przestał słuchać podcastu, bo usłyszał słowo związki zawodowe. A to jest w ogóle fascynujące, nie? Dlatego, że ukochany prezydent wielu polskich konserwatystów, Reagan był, zanim został prezydentem, był przewodniczącym SAG, czyli Aktorskiego Związku Zawodowego w Hollywood, i to jest zresztą bardzo ciekawe, bo kiedy ktoś mówi, no tak, przecież aktor może być dobrym prezydentem, prawda, zanim Zełański jakby pokazał, że aktor może być dobrym prezydentem, no bo przecież Reagan był prezydentem, mówię, no tak, no ale Reagan był związkowcem. Jakbyśmy się nad tym zastanowili, to Reagan był związkowcem. W tym momencie profesorowi Matczakowi wybucha mózg po prostu. Dobrze, że już nie słucha, bo to jest na ścianę. A to dziękuję za to, bo to faktycznie będzie łatwiej zaorać teraz jakiegoś konserwatystę dzięki temu argumentowi. Tak. Natomiast wracając do Cannes, no to tak, no to Cannes to jest nagroda festiwalowa przyznawana przez jury, które znamy co roku z imienia i nazwiska, wiemy kim są te osoby. Natomiast nie, no, Oscary są czymś zupełnie innym. No i też jakby w przypadku Cannes, z jednej strony powinno być łatwiej prowadzić kampanię, ponieważ masz tylko kilkoro osób, które musisz potencjalnie przekupić. Natomiast no, Oscary charakteryzują te wielomilionowe kampanie oscarowe prowadzone przez producentów oraz wyspecjalizowane agencje PR-owe, które mają przekonać kilka tysięcy osób, które głosuje, do tego, żeby oddały swoje głosy na konkretne tytuły. Ja najbardziej lubię tą anegdotę o tym, jak Emily w Paryżu zrobili, Netflix zrobił kampanię, że wysłali wszystkich do Paryża. Znaczy nie wszystkich, tylko wysłali do Paryża pewną część dziennikarzy należącą do Stowarzyszenia Dziennikarzy Akredytowanych przy Hollywood. Zresztą jest to bardzo shady stowarzyszenie. Kiedy zaczęto je badać, okazało się, że są tam ludzie, którzy na przykład nikt się nie publikują, albo publikują w czasopismach, których nikt nie zna. No i w każdym razie tak, Netflix zabrał tych ludzi na plan Emily w Paryżu, jak powiedział jeden dziennikarz, traktowali nas jak królów. A potem Emily w Paryżu okazało się najlepszą produkcją komediową. I tak wszyscy widziałem. Mieli... Jest tak. To prawda, jest to prawda. No i wtedy, jak to Emily w Paryżu wygrało, to wszyscy zaczęli pytać, sekundkę. Jak właściwie się głosuje? Kto właściwie to robi? No bo też jakby to jest bardzo ciekawe, bo na Złote Globy głosowało około 100 osób. I to też jest ciekawe, kiedy zaczynamy sobie zadawać pytania właściwie, kim są ci ludzie, którzy głosują, jak przebiegają te głosowania. Po prostu przyjmujemy wyniki. No skoro ktoś powiedział, że ten film czy ten serial wygrał, to okej. Okay. Najlepsze jest to, że było to całe zamieszanie wokół Złotych Globów, wychodziły tam olbrzymie wały, między innymi jakby stowarzyszenie płaciło swoim członkom zapisanie rzeczy na stronę Złotych Globów, jakby nikt nie wchodzi na stronę Złotych Globów. No i nie było przez jeden rok imprezy i oni powiedzieli, że jest im bardzo przykro i że oczywiście, że nie ma żadnego czarnego członka tego stowarzyszenia, co wam przyszło do głowy, ale zatrudnili pana, który miał im pomóc i już rok później nikt o niczym nie pamiętał i wszyscy przyszli odbierać Złote Globy. Poza Brendanem Fraserem, który był molestowany seksualnie przez jednego z, właściwie przez szefa tego związku i powiedział, że nigdy więcej nie przyjdzie na Złote Globy, nice. Ale w związku z tym Złote Globy przyznały mu nagrodę i to był jakby poziom cringe'owości tego momentu jest nie do zapomnienia. Czyli w zasadzie Ricky Gervais, który gdzieś tam no jakby obrażał trochę tych ludzi i trochę tak mówił, że może coś sobie kupić i tak dalej, w zasadzie nie kłamał. Nie, jakby zresztą to mnie strasznie bawi, jak ktoś mówi, a Ricky Gervais powinien popływać z Oscarem. Mówię, nie, to nie jest impreza, na której... Tak, ja jestem bliższy tego, to chyba Oscar... Zresztą Kimmel chyba w tym roku całkiem fajnie poprowadził. Widziałem ten monolog, który on tam mówił na początku, bo całkiem Kimmel był żaden i dokładnie taki ma być prowadzący Oscar. Ja właśnie jestem bardzo blisko do Oscar Rogowski z Napisów Końcowych. Zawsze mówię o tym, że Oscary to powinien być taki dzień, święto kina, nagrody od kina, Billy dla Crystal kina. Chyba był najlepszy jako prowadzący w takim razie. Ja uwielbiam prowadzenie Hugh Jackmana, bo on tam dał wtedy z siebie 1000000% i wtedy też był chyba taki rok, że te filmy, które były nominowane, one wszystkie były jakieś, więc można było wokół tego zbudować jakieś żarty. No i przede wszystkim tam był straszny problem z budżetem, w związku z tym udało się zrobić bardzo niskobudżetowe otwarcie, które było cudowne. Zresztą
To w ogóle było tak, że Jackman, zanim prowadził Oscary, prowadził dwa razy rozdanie nagród Tonys. I zasada jest taka, że prowadzący nagród Tonys musi tańczyć i śpiewać, no bo come on, to są nagrody musicalowe. I rzeczywiście te jego trzy występy, czyli właśnie dwa prowadzenia nagród Tonys i jego prowadzenie Oscarów są fenomenalne. Zresztą był nominowany do Emmy za to, jak prowadził Oscary. Nice. Bo można zostać nominowanym do Emmy za transmisję Oscarów i na przykład reżyser ceremonii Oscarów, na której się rypnęli z Moonlight, dostał Emmy za reżyserowanie tego. Nice. A wow. Potem na scenie oświadczył się swojej wieloletniej partnerce. Super. I ona go przyjęła. I dlatego taka romantyczna historia dla was. Niesamowite. W ogóle, czy ja ci pitchowałem mój pomysł na polską wersję Emily w Paryżu? Nie. Że jest polska wersja, że przyjeżdża Amerykanka do Polski, do Warszawy. I jest taka super pozytywna i tak dalej, i wszyscy Polacy mają takie... To mówiłeś. Wiem to? Mówiłeś to. Mówiłeś to. Przez chwilę myślałem, że piczujesz rancho, bo to trochę tak brzmiało. Przyjeżdża Amerykanka... A ja wrzuciłem na TikToka i ktoś mi rzeczywiście napisał, to brzmi jak rancho. To jest... Nie, bo ja uważam, że przede wszystkim brakuje mi strasznie serialu, w którym ktoś, nawet z Polski, jedzie do Stanów i orientuje się, jaki ten kraj jest pozbawiony cywilizacji. To jest świetny jakby pomysł. Na każdym kroku ma takie, ojej, prawda, dlaczego mam nie zadzwonić po karetkę? Zadzwońmy po karetkę, przecież masz atak padaczki. Nie, nie stać mnie na to, tak. Nie, nie stać, ciebie nie stać. Pojedźmy tym mostem, nie jedźmy tym mostem, nikt go nie remontował nigdzie. Dobra, to ja sobie pójdę, jest 19.30, idę na zakupy. Nie idź tam tą ulicą, tak? Jakby, tak. Że wchodzisz do sklepu, o mój Boże, czy wy tu sprzedajecie broń? Jakby na każdym kroku, prawda? Znaczy... Jak ostatni raz byłem w Chicago u mojej rodziny, to przejechałem... A, bo nie wszyscy wiedzą, Mateusz był w Chicago. Chicago. Więc przejechałem przez złą dzielnicę rowerem, jak się moja ciocia dowiedziała o tym, to była tak przerażona tym faktem, że to przecież jak, ale jak to możliwe w ogóle? Przecież ty, nie wolno, to jest... I w ogóle przede wszystkim przejechałem i fakt, no, jakby rozdzielnica, no kurwa. Ale to jest w ogóle fascynujące, bo jak moja mama pojechała do Baltimore, to jakaś babka na ulicy jej powiedziała, że jakby no, żeby nie szła dalej tą ulicą. I to jest fascynujące w ogóle. Tu się kończy cywilizacja. Ale to jest fascynujące w ogóle, wiecie, Europejczyk, Polak przyjeżdża na zasadzie, wszystko jest bezpiecznie, prawda? Nikt nie ma broni, co mi się stanie? Znam wszystkich dresów w okolicy, tak? A już nie mówiąc o tym szoku kulturowym, że nie można wszędzie dojść na piechotę, tylko trzeba mieć auto, bo jak nie masz auta, to po prostu się nie dostaniesz nigdzie. Przypomnę, że nagrywamy na głębokim Grochowie teraz w bunkrze, więc... Ale to jest fascynujące, dlatego że jak się tutaj dojeżdża, to się dojeżdża, a potem jest koniec cywilizacji po prostu. No tak, tutaj już tu się kończy plansza właśnie za tak, za tak. Dalej żyją smoki. A, ja mam pytanie, bo tak? Jakie jest takie ostatnio... Dobre męskie kino, ale tak stereotypowo męskie, takie właśnie jak John Wick albo coś w tym stylu. John Wick ma premierę czwarta część teraz. Tak, ja nie John wiem, Wick czy... wydaje mi się całkiem dobrym męskim kinem. Ogólnie wydaje mi się, że podążanie za męskim kinem w wydaniu Keanu Reevesa jest nie najgorszym, tak. Nie najgorszym pomysłem. Jeju, dobre męskie kino. Ja nie do końca wiem, jak to określić, żeby nie iść w jakiś stereotyp i też nie do końca wiem... Ja uważam w ogóle, tak, dobra, ale to już na marginesie, że bardzo doskonałą ewolucją męskiego kina jest to, co się zdarzyło ze Szybkimi i Wściekłymi. Zaczęło się od tego, że faceci ścigali się w samochodach. Ścigali się tak bardzo, że koszulki im spadały. I byli tak bardzo męscy. A obecnie są to filmy o tym, że godzina jest najważniejsza. I ważne jest to, żebyśmy mówili o swoich emocjach i jeśli musisz kochać swoją rodzinę, a rodzina to ludzie, których spotykasz po drodze. Jakby strasznie kocham ewolucję tego. Jakby i tak, możesz powiedzieć ludziom wokół ciebie, że ich kochasz. Ja najbardziej lubię z całego cyklu, bo tam jest pełno takich klisz, które są jeszcze tak po prostu, jeszcze podnoszone do potęgi i tam jest taka scena jak ten Brian patrzy na pogrzeb, swój pogrzeb, patrzy z daleka, no i to wiadomo jest klisza, ale na niego z daleka patrzy Vin Diesel jeszcze. I to jest kino, które właśnie... To jest wspaniałe, bo to jest jak parodia. Już, ale no. Trochę się boję ale tego... Ale w ostatnim odcinku moje ukochane było, kiedy bohater na kratach mówi, ej, słuchajcie, a możemy grać w filmie? Bo zobaczcie, czy my robimy, nic się nam nie dzieje, my musimy grać w filmie. No tak, jak tych części było z 10, no to teraz jest 10. Teraz to tak. No jeszcze był ten Hobbs & Shaw, ten spin-off, ale ja się trochę boję z Johnem Wickiem, teraz 4, że trochę może być zmęczenie materiału. W sensie, a masz świetne recenzje, mówią, że jest właśnie odbiciem się od tego, co się wydarzyło. No to dobrze. Ja mam nadzieję, bo ja kocham Johna Wicka. Słuchajcie, poszłam na Johna Wicka niczego się nie spodziewając. Ja też. No. I po prostu miałam takie... Boże, jakie to cudowne. Oni zabili mu psa, on zabił ich wszystkich. I na końcu ma psa. Tak. Życie ma sens, tak? Znaczy, ja mam wrażenie, że
co to, jakby zastanawiałam się bardzo, kiedy będzie, że będziemy rozmawiać o męskim kinie i ja jakby trochę mam wrażenie... Jest trzecia godzina podcastu. Że ten gatunek, który był bardzo mocno lat 80., 90., trochę się zaczął rozpływać i tak naprawdę, no co dzisiaj byśmy nazwali męskim kinem? The Last of Us? Czyli jakby produkcje, w których pokazujemy jakiś model męskości w dosyć tradycyjnym ujęciu, bo The Last of Us jest bardzo tradycyjne, nie? Czyli mamy mężczyznę, który umie walczyć, umie sobie poradzić, jest twardy, no ale z drugiej strony, prawda, musi dopuścić pewne emocje, które są związane z opiekuńczością, tak? Tak. Czyli jakby... Ale z drugiej strony mam wrażenie, że właśnie, że The Last of Us dobrze pokazuje przemiany, jakie zaszły w tym modelu, bo przecież to jest niesłychanie. Jakby mężczyzna prowadzący gdzieś dziecko albo młodą dziewczynę, to jest klasyka klasyk. Natomiast jakby już bohater grany przez Pedro Pascala może mieć atak paniki, tak? Jakby wiemy, że on ma PTSD, tak? To jest jakby dosyć... Którego nie było w grze w ogóle, to tak. Jest dopisany wątek. Więc wydaje mi się, że to jest trochę tak, że z jednej strony jest to bardzo tradycyjne, a z drugiej strony takie są właśnie nowe wątki. Mam też takie poczucie, że absolutnie cudownie te wszystkie elementy takiego klasycznego, bo obecnie mam wrażenie, że nie mamy za bardzo bohaterów kina akcji takich typowych, poza Chrisem Hemsworthem, który zabija 500 osób. O. Nic mu nie jest. W takich filmach jak Extinction. Natomiast mamy bardzo właśnie dużo takich bohaterów, którzy są egocentryczni, którzy są, wiecie, jakieś sukcesje, billions, prawda? To wszystko w serialach się bardzo mocno kotuje, prawda? Że to jest taki człowiek, który za wszelką cenę, tak? No i ja absolutnie kocham, jaką cudowną trutką, no to jest Ted Lasso. Chciałem dokładnie polecaliśmy ten serial. Nowy sezon. Jest absolutnie cudowny, bo to jest jakby... To jest produkcja, która prowadzi bohatera dokładnie do tych wszystkich momentów, kiedy on się powinien zachować tak. Właśnie tak egocentrycznie, tak. Po czym on właśnie nie, on mówi o swoich emocjach, on się godzi na terapię, tak. On się właśnie, w pierwszym sezonie jest taki moment, kiedy on się decyduje na bardzo nieortodoksyjny ruch. I jest taka cudowna scena, kiedy ja spojrzałam, doszliśmy do tego momentu, się myślałam, kurde, on to zrobi i potem się będzie tłumaczył, a on tymczasem biegnie do swojej szefa i mówi, słuchaj, chcę zrobić taki nieortodoksyjny ruch, czy mi na to pozwalasz? Ja myślałam, kurczę, to jest moment, w którym ten serial jakby pokazał, że to nie jest tylko jedna droga dla bohaterów, tak. Prawda? Tak samo jak są poruszane te wątki właśnie, że żona od ciebie odchodzi, no i co z tym robisz, nie? W sensie, że... No, walcz o nią, trzeba tak, walczyć. No tak, do końca, wiadomo. I najlepiej to oszukać. Tak, Ted Lasso dzisiaj, jutro wychodzi kolejny odcinek, tak, więc tak. Czekam. A widziałeś film z Bobem Odenkirkiem, ten akcji? Wiem, o który ci chodzi, jeszcze, ale go nie też go jeszcze nie widziałem. Bo ja widziałem, jest świetny. Ja byłem absolutnie zachwycony, bo faktycznie bardzo stereotypowe męskie kino, ale w ogóle... Nobody. Jest, tak, Nobody. Mhm. Ale tak jest odświeżająca rola tego Boba Odenkirka, bo on przede wszystkim może też być zraniony, nie, że on nie jest taki omnipotentny i po prostu może zrobić, co mu się żywnie podoba, tylko on dostaje też w pierdol, nie, on jakby też widać, że go boli, nie, i to jest w jakiś sposób odświeżające. Słuchaj, ale świetny film. Bo pisałeś do mnie, o czym możemy też pogadać i padło tutaj imię i nazwisko Chrisa Hemswortha. Chris Hemswortha. Obejrzałem dwa odcinki tego dokumentu Limitless. Mhm. I przy drugim tego już efektu nie miałem, ale włączyłem ten pierwszy i poczułem, że to jest jakieś absurdalne, co się w ogóle dzieje, że nie rozumiem, dlaczego się w ogóle wydarza to, co ja oglądam, nie? Że on, bo jakoś to, gdzieś... Powiedz, o czym jest ten program. No, w pierwszym odcinku tak mi to zostało przedstawione, bo ja potem jak sobie już poczytałem o tym i zacząłem też drugi odcinek, to skułem, że okej, to jest chyba trochę czym innym niż zajawili w pierwszym, bo w pierwszym oni to zajawili, że on trochę ma problemy ze stresem, więc my tutaj taki hardcore wyzwanie mu zrobimy, że będzie musiał przejść na najwyższej wieży po prostu w Sydney. I sobie myślę o tym, nie brzmi to jak coś... Jak coś, co pomaga ze stresem. Że on sobie przede wszystkim... A już druga rzecz, że jakby to jest jakby to nie brzmi, jakby on nie miał jakiś... I co więcej, on też nie jest aż tak osrany w tym dokumencie, że ojej, chyba nie zrobię tego, nie? Tak, i cały czas się zastanawiam, czemu nie wzięli na przykład kogoś, no nie wiem, kto faktycznie ciebie. Ma problemy ze stresem, no, ale nie wiem, jakiegoś komika, albo kogoś, kto nie ma aparycji Chrisa Hemswortha, bo to byłoby wszystkim ciekawe, śmieszniejsze, a to jest takie strasznie poważne, bardzo bliskie zbliżenie na twarz są tam w ogóle robione. Darren Aronofsky z jakiegoś powodu to robił. I on takie, co się dzieje w ogóle? Boże. Bo ja widziałem ostatni odcinek tego serialu, już kiedyś o nim mówiłem, gdzie Chris Hemsworth się dowiaduje,
jest o pamięci ten odcinek i on się dowiaduje, bo oni tam urobią tak, wszystkie badania. Tak, że ma gen, który prawdopodobnie może skutkować, że dostanie wcześniej. I ten program jest jakimś absurdem totalnym, w sensie, że pewnie mieli, dobra, mamy miliony i mamy Chrisa Hemswortha, coś trzeba z tym zrobić. Musimy coś wymyślić. Ale ja bym chciała wam powiedzieć, że ja cały czas mam wrażenie, że to jest w pewien sposób odbicie się od programu, który ja oglądałam, czyli o programie z Zakiem Efronem. Jest taki program z Zakiem Efronem, tak, gdzie tak, Efron, tak. To jest absurdalne. Podróżuje po świecie i robi rzeczy. Jakby nie jestem tego w stanie inaczej. Gdzie ciągną Zaka Efrona po świecie, mam wrażenie. Ale w ogóle ten główny koleś to jest jakiś dziwny guru, taki bardzo shady. Jest taki bardzo shady. Ja pamiętam, że rzecz, która mnie absolutnie poruszyła, to było po jakby... Ja to oglądałam, ponieważ Zak Efron jest miły dla oczu, nie ukrywam. Podobało mi się to, że on wyglądał na człowieka totalnie niezainteresowanego i to miało taki jakiś przyjemny vibe. To znaczy miałam takie poczucie, ej, Zak, ja cię rozumiem, tak? Jakby ja też bym człowieka, który mówi o jakimś dostosowywaniu się do rytmu ziemi, też miałabym takie... No i tam było bardzo dużo shady rzeczy w ogóle w tym wszystkim. Natomiast potem było dużo kontrowersja, że Zac Efron jest gruby w tym sezonie. A to hamowa moim zdaniem. I ja miałam takie, ale po pierwsze nie. Mnie bardzo rozbawiło, że takie żarty były potem, że ten ziomek po prostu ma duszę Zaca Efrona i on musi za nim jeździć, żeby on mu na końcu oddał tą duszę. A druga rzecz, że właśnie to, że Zac Efron się zmienia, no to widziałem bardzo dużo komentarzy, że dorastamy z Zakiem Efronem, że on teraz się staje takim tatusiem, my też się stajemy tatusiami, w sensie ja nie, no bo nie byłem jakiś jego fanem, ale że osoby, które, wiecie, go śledzą od tam High School Musical, no to, że właśnie przechodzą z nim tą przemianę. Ale jego statusie nie, jakby... No tak, nie, no wiadomo. Polega mi z tym, że jakby pozwolono mu ewidentnie cokolwiek zjeść, bo Zac Efron opowiadał wielokrotnie, że kiedy miał tą niesamowitą po prostu nieludzką muskulaturę do Słonecznego Patrolu, no to że to był najgorszy moment jego życia, że on chciał umrzeć, że jakby... Ale on wyglądał nienaturalnie. Nie pozwalano mu w ogóle nic jeść i że był cały czas odwodniony. I jakby on nadal jest bardzo dobrze zbudowanym mężczyzną. Ja mam jakby absolutnie dosyć tego, że każdego, kogo nie widać muskulatury, nagle nazywamy tatuśkiem. Tak, zresztą w ogóle bardzo proponuję obejrzeć taki zestaw klipów o aktorach, którzy mają niesamowitą muskulaturę, którzy opowiadają o tym, jak ją zdobyli. I chyba mój ulubiony to jest słów, to jest jak Aleksander Skarsgård opowiada, jak robił sobie mięśnie, jak robił, jak kazano mu zrobić mięśnie do Tarzana, no rzeczywiście jakby... Wybitne kino. I ono jest wybitne, jak cały czas oglądasz, myśląc, że postać Christopher Waltza chce mieć romans z Tarzanem. To jest wybitne kino, autentycznie, słuchajcie, autentycznie. Czyli komedia romantyczna. To jest bardziej takie, wiecie, takie 50 twarzy Greya, ale wydane na Tarzana. No i w każdym razie i tam Aleksander Skarsgård opowiada, że kiedy jego trener zobaczył go któregoś dnia, to powiedział, chodź, idziemy zjeść makaron. I on poszedł z nim zjeść makaron, się popłakał. I jakby ja uważam, że to w ogóle powinniśmy to bardzo poważnie pogadać o tym, że jakby wiecie, mamy CGI, możemy zrobić dinozaury w CGI, albo możemy lecieć na Pandorę, to może przestańmy do jasnej cholery męczyć tych facetów, żeby oni się odwadniali, mieli jakąś wyjątkowo niezdrową dietę, przetrenowywali się, jakby robili sobie muskulaturę, której nikt nie potrzebuje, nawet oni, no bo to nie chodzi o zdrowy tryb życia, nie ma w tym nic zdrowego. Myślę, że dobrym przykładem jest Homelander przecież w The Boys, który nosi po prostu kostium, tak, on jest przypakowany. Albo mój kochany Pattinson, który nie wyrobił sobie mięśni, jak grał Edwarda i namalowali mu te mięśnie i jak ogląda się do Batmana też nie robił. Tak, znaczy, nie, on tam coś tam zrobił, on tylko udzielił takiego wywiadu, gdzie powiedział, że nic nie zrobi, ale chyba coś mu kazali. No, ale autentycznie mamy możliwości, jeśli nagradzamy za charakteryzację, bo kogoś uczyniono grubym, tak, to może zacznijmy ich wkładać po prostu w kostiumy, niech oni sobie spokojnie będą aktorami i aktorzą, jakby za to im płacimy. No to jest moim zdaniem najwięcej tutaj Marvel ma na sumieniu, no tak. Bo przecież nawet Paul Rudd, który gra złodzieja, który się zmniejsza, musiał mieć scenę bez koszulki po prostu. No, a Kumail Nanjiani? W zasadzie jakby nie było w sobie powodu za bardzo, żeby on aż tak przypierdzielił do tej roli w Eternalsach. Oczywiście, to jest przyjemne, oni dostają trenerów, niektórzy z nich lubią trenować, jakby Hugh Jackman się jakoś mega wkręcił w trenowanie, po czym to wszystko, co zbudował, stracił, bo poszedł tańczyć na Broadway, a jak tańczył na Broadwayu, to ci wszystko spada, bo się inne mięśnie uruchamiają, w związku z tym jakby to też nie jest na stałe, o to mi chodzi. Natomiast ja po prostu uważam, że to jest jakaś paranoja. Co więcej,
Żeby było jasne, bo bardzo wiele osób mówi, no tak, ale kobiety chcą patrzeć na tych pięknych mężczyzn. Nie. Kwestia polega na tym, dlaczego Chris Hemsworth musi mieć taką fantastyczną muskulaturę jako Thor? Nie dlatego, że kobiety, jak patrzą na Chrisa Hemswortha bez muskulatury, to mają takie, o mój Boże. No Boże, jaki brzydki. Ja nie mogę patrzeć. O Jezus Maria. Nie, chodzi o to, że Chris Hemsworth kończy sobie grać Thora. Po czym co? Sprzedaje program treningowy, odżywki, tak, rzeczy fitnessowe. I mężczyźni patrzą na tego Chrisa Hemswortha na ekranie, no bo myślą sobie, aha, żeby być prawdziwym mężczyzną takim, prawda, jak tutaj Chris, to ja muszę ćwiczyć. No to z kim mam ćwiczyć? Z Chrisem. I tworzymy cały, idący równolegle, rynek jakby wyciągający kasę z facetów na to, żeby oni próbowali być Chrisem Hemsworthem czy jakimś innym superbohaterem, co jest oczywiście niemożliwe, bo nikim nie da 7 miesięcy wolnego, żeby tylko ćwiczyli, co nie jest niekoniecznie zdrowe, bo ta dieta, prawda, nie jest koniecznie zdrowa, no i nikt o tym nie mówi, no ale jest tajemnicą Polichinella, że bardzo wielu z tych aktorów, którzy dostają bardzo krótki okres na nabranie mięśni, no przyjmuje po prostu sterydy. Ryce, tak zwane. Tak, i więc jakby powiem tak, jeśli na przykład zobaczycie ewolucję Wolverina w filmach o X-Menach, od tego pierwszego filmu o X-Menach, gdzie masz po prostu umięśnionego faceta, jeszcze miał prawo mieć wtedy włosy na klatce piersiowej, bo potem to już wszystko było zakazane. I on super wyglądał, w sensie to było bardzo wiarygodna postać. Wyglądał jak Wolverine, tak? Po Wolverina w ostatnich filmach z Wolverinem, gdzie to jest jakiś taki mięsień na mięśniu i masz takie na zasadzie, niech ktoś napoi tego człowieka, tak? Dajcie mu szklankę wody. No dobra, pogadaliśmy o tym, czyli co? Robimy ranking. Najlepsze mięśnie, kto ma? Tak, właśnie skrytykowaliśmy całą ideę w ogóle, wiesz, dopieprzania się. Mam wrażenie, że teraz to jeszcze kolejne kółko. Myślałem, że to się powoli trochę wyczerpie, ale mam wrażenie, że robimy drugie kółko, bo nie wiem, czy no na pewno widzieliście, ale w drugim Shazamie to podmienili też tam część castów, żeby właśnie jeszcze więcej mięśniaków, żeby te kobiety też były takie po prostu. Ale wiecie, co jest najlepsze? Potem, jak pytasz na przykład, ja pytam moją koleżankę, no dobra, ale przy którym aktorze, to tak wiesz, zaczynasz już się to większość z nich mówi Andrew Scott w drugim sezonie Fleabag. No tak. To jest fascynujące, tak. To jest, jakby tam nie widać żadnej muskulatury i facet nie jest bardzo wysoki, jest niższy od swojej ekranowej partnerki, jest trochę łysiejący i ma wielkie oczy, ale to jest facet, który ma chemię, nie wiem, za stolikiem kawowym, tak? Mhm. Więc ja mam takie wrażenie, że wiecie, że założenie, że jakaś taka muskulatura, czy jakby takie, wiecie, zaczęła zbudowana muskulatura, to po pierwsze to jest jedyny model, a po drugie, że to się wszystkim podoba, no nie. Większość tego, co nam się podoba, przynajmniej z mojego doświadczenia, to jest z mojego doświadczenia obserwowania tego, jak reagują inni, tego, co nam się podoba na ekranie, to i takie trudne do uchwycenia chemia między bohaterami, charyzma, jakby coś, co wychodzi z ekranu, co sprawia, że mamy takie wrażenie, że no ta osoba nas no trochę uwodzi, jakby trochę z nami gra, no jakby spójrzcie na wielkich aktorów komedii romantycznych z przełomu lat 80. i 90. No, Billy Crystal, Tom Hanks, no to nie byli jacyś, wiesz... No później Hugh Grant, nie? Ten, Hugh Grant przed zbudowaniem wszystkich mięśni na Wolverina. Więc... Hugh Grant, Hugh Grant grający Wolverina. No Jezus Maria, to wiem, najlepsza rzecz tak, świecie. By było. Ale Hugh Jackman też grał w komediach romantycznych, bo grał w Katie Leopold i grał. Więc wiecie, więc i to jest na zasadzie takiej, że jakby kiedy mówimy o romantycznych rzeczach, to właśnie nie idziemy w tych takich najbardziej umięśnionych, a też kiedy na przykład co pewien czas pojawiają się jakieś takie fenomeny aktorskie. To ja pamiętam, pamiętacie jak był na przykład Hobbit i jakie było szaleństwo na Tranduila w internecie, którego grali Pay. Tak. No tak, jakby tak. Najpiękniejsza rzecz na świecie, tak? Bardzo wysoki mężczyzna z długimi, białymi włosami w powłóczystej szacie, no, tak? No wcześniej Orlando Bloom, nie? No właśnie, więc jakby to są zupełnie inne kategorie i mam wrażenie właśnie, że to jest pewna taka pomyłka w mówieniu tego, że prawda, ci wszyscy mięśniaki to są po to, bo kobietom się podoba. Nie, oni są po to, że mężczyźni mieli przymus kulturowy aspirowania do takiej sylwetki. Mhm. Moja pierwsza myśl, jak widzę bardzo umięśnionego mężczyznę, to jest taka, że bardzo umięśnieni mężczyźni są twardzi. Tak? Ja mówię, no bo są, bo mięśnie są twarde, tak? A kto chce się przyczynać do czegoś bardzo twardego, nie? Jestem bardzo zaskoczony, bo ja troszkę ćwiczę i mam tak, że... On jest twardy, no. I moja dziewczyna notorycznie mówi mi, ale nie ćwicz za bardzo.
Ja nie chcę, żebyś był przypakowany. Bo to mnie jest to taki brzydzi. Podcast właśnie. No co? No panowie, nie ćwiczcie. Nie ćwiczcie za dużo, żeby nie być twardymi. Ale a potem jest na przykład, a to w ogóle jakby kontynuując ten wątek trochę, to na TikToku ostatnio była wielka dyskusja, która była paranoiczna. Otóż była taka popularna piosenka o Big Boys, tak? No i dziewczyny mówiły o Big Boys, no i chodzi o takich, wiecie, dużych, misiowatych facetów, albo nawet nie bardzo dużych, takich trochę z brzuszkiem, takie, którzy są mięciutcy i ciepluccy, są idealni, prawda, żeby się do nich w imię przytulać. I dziewczyny mówią, tak, o to nam chodzi, prawda, takich... Po czym przychodzi facet i mówi, nie, kiedy kobiety mówią o big boys, to im chodzi o umięśnionych, wysokich, nie chodzi o was, grubi faceci, chodzi o te, o hisakiem słodka. I masz takie na zasadzie, o mój Boże, co myśmy sobie zrobili za pośrednictwem kultury, że wiesz, że... Mi się wydaje, że to za chwilę minie, nie? W sensie, że jakby będzie kolejny cykl i może Pedro Pascal na przykład jest otwarciem, wiecie... No tak, bo Pedro Pascal też nie jest chyba jakby tym gościem, który jakby znany z muskulatury, nie? To nie jest... Nie, tak... Pedro no. Pascal jest znany z tego, że jest uroczy. No tak, właśnie. Że jest uroczy, no. No, więc ale może się otwiera kolejna. Chyba, że Pedro Pascal dostanie rolę w Marvelu i każą. Ale to jest autentycznie, bo to tak wygląda. Dostajesz rolę w Marvelu, no i 5 tak, minut tak, później tak. Okazuje się, że jesteś chodzącą kupą mięśni. Więc... No, kogo by mógł zagrać Pedro Pascal? W tym Marvelu? Ja bym go trochę nie chciał takie osoby bohaterskie marnować. Nie, nie, po prostu nie ma sensu. Jakby, bo on nie dostanie... Jakby, ja nie wiem po co na przykład. Po co miałby tam być? On jest w Gwiezdnych Wojnach. On tam sobie ma miejsce. Jakby, słuchajcie, w ogóle Marvel i Gwiezdne Wojny mają bardzo dobrą tradycję marnowania bardzo dobrych aktorów. Tak. No, Oscar Isaac w Gwiezdnych Wojnach. Aj. Bierzesz to jest kompletnie zmarnowany. Jakoś Palpatine powróci. Ale pomyśl sobie, kurczę, masz świetną karierę, jesteś naprawdę wybitnym aktorem, jesteś bardzo miły dla oka do tego i dostajesz do wypowiedzenia zdanie somehow Palpatine. No, w Marvelu też na razie z nim szału nie ma, z tym Moon Knightem. No, więc... Moon Knight był taki średni. Ja mam w ogóle, ja powiem szczerze, że jestem trochę wkurzona, bo ja kocham Oscara Isaaca. Jest nie Oscar. Tylko mam pewien problem, bo czy Hollywood mogłoby go przestać obsadzać w rolach Żydów? Autentycznie. A on tam też grał Żyda? Tak, no o to chodzi. Jakby bardzo ważnym elementem budowy tej postaci jest to, że to jest były wierzący Żyd, który porzucił swoją wiarę. Jakby to jest bardzo ciekawe, bo mają, jakby to jest Gwatemalczyk z pochodzenia. I on jest bardzo piękny. Tylko jakby... Zorientowałam się, że stał się dyżurnym Żydem Hollywood. To już jest trzeci film. Trzecia produkcja, w której go tak obsadzają. Mam takie... No Ben Stiller nie zagra wszystkich ról. No niestety. Tak to się kończy. A mógłby spróbować, nie? Ben Stiller w MCU. To bym zobaczył. No, mam nadzieję, że to prędzej czy później się wydarzy. Na razie zajebiste kino superbohaterskie Tropic Thunder. Tak. Znaczy parodia takiego, znaczy nie superbohaterskie, tylko takie właśnie parodia takiego twardego kina. Tak. I beka z tego. No dobra, to co, może coś pozytywnego jeszcze na koniec, jakieś, bo ostatnio mieliśmy polecajki takie różne robiliśmy. Więc może polecajki od ciebie, jakieś dwa seriale, dwa filmy. O Jezus Maria, ale mogłeś mi to powiedzieć wcześniej, nie? Bo właśnie. Jakby to jest takie, jakby nagle poleć coś, jakby już, przecież oglądasz rzeczy. Dobrze, więc na Apple TV Plus jest serial Terapia bez trzymanki. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ten tytuł. Obejrzałem. Natomiast ja się zachwyciłam tym serialem, bo tak. Ogląda się pierwszy odcinek i myślę sobie, o mój Boże, to będzie kolejny serial o jakimś lekarzu, który postępuje niezgodnie z zasadami. A ostatecznie to jest serial o ludziach, gdzie każda z tych osób, która jest w tym serialu, chce dobrze. Okay. I to wcale nie znaczy, że wyniki są dobre. I bardzo mi się ten serial spodobał. Uważam, że jest taki psychologicznie bardzo uczciwy. No i drugoplanową rolę gra tam Harrison Ford. I to jest rola faceta, który jakby nie za bardzo chce rozmawiać z ludźmi, którzy go otaczają. Ale jest to dowód na to, że po prostu... Jakby zaprzepaściliśmy olbrzymią komediową karierę Harrisona Forda, bo ja mam w ogóle taką teorię. Czy mogę podzielić się z wami teorią? Tak. Że istnieje pewien paradoks polegający na tym, że Hollywood rozdzieliło dwie kategorie aktorów. Przystojnych i zabawnych. I każdy bardzo przystojny aktor musi odegrać swoje pierwszoplanowe role romantyczne, swoje role w filmach akcji i potem w pewnym momencie kariery, kiedy Hollywood w końcu dochodzi do wniosku, że może mu pozwolić,
może być zabawne. No i wtedy się okazuje nagle, że bardzo często ci aktorzy mają fenomenalny talent komediowy. Brad Pitt jest świetnym przykładem. Póki był młodziutki, gładkolicy, wolno mu było grać tylko romantycznych kochanków, ewentualnie romantycznych kochanków, ewentualnie romantycznych kochanków, czasem kino akcji. Po czym wzięli go bracia Coen i okazało się, że facet jest prześmieszny. Bardzo śmieszny. Druga sprawa to Chris Hemsworth, wspomniany tutaj tak. Nasz cichy bohater, który aktorem dramatycznym jest, powiedziałabym, takim, no. Jest. Natomiast aktorem komediowym jest świetnym. Facet tak. Ma wyczucie, umie doskonale robić z siebie idiotę. No i Harrison Ford trochę taki jest. To znaczy on jakby bardzo fajnie emanuje na planie takim, nie chcę być aktorem, chcę latać samolotem, ale jednocześnie jakby jest tam moja absolutnie ukochana scena, gdzie on jakby postanawia postraszyć jakiegoś faceta i po prostu na niego patrzy i trochę tak warczy, jakby i masz takie, to jest tak prześmieszna scena, więc tak, Terapia bez trzymanki. Ja również się przychylam do tego, obejrzałem i sobie zachodzę. Zdecydowanie i bardzo śmieszna seria, ale też on jest taki bardzo ludzki, to znaczy tam zasadniczo, że nie ma żadnego czarnego charakteru, co jest moim... Ale to jest znowu ten trop, co w Tedzie Lasso, bo oni też mają tego scenarzystę Bretta... jak się nazywa? Ten, co grał Herkulesa teraz w tym... Tak. Którym kazali przypakować. Tak. To jest w ogóle cudowny... On ma cudowny podcast, mogę go polecić. On jest scenarzysta? Tak, on w ogóle też... zaczął jako scenarzysta i on napisał swojego bohatera i potem, jakby czytając ten scenariusz, doszedł do wniosku, że napisał sobie bohatera, więc tak. Napisał do producentów Teda Lasso, czy może zagrać Roya Kenta i mu pozwolili. No i to on w ogóle ma absolutnie fenomenalny podcast, który się nazywa... Movies to be Buried With, gdzie zbiera różnych aktorów, komików, głównie komików i zadaje im te same pytania dotyczące filmów, z którym chcieliby zostać pogrzebani. Bardzo, bardzo fajne, bardzo dowcipne rozmowy. Więc tak, i to jest właśnie człowiek, który ewidentnie rozumie, że obecnie rzeczą, której ludzie potrzebują, to jest mężczyźni mówiący o swoich emocjach. Tak, ale mi się bardzo podoba w obydwu tych serialach, w Tedzie Lasso i właśnie w tym serialu, że tam nie ma takiego wyśrubowanego konfliktu, taki, że aż się pocisz i masz takie, Jezu, bo ja już mam dosyć martwienia się ciągłego o tych bohaterów i tylko kolejny sezon sukcesu już za chwilę. Ja pamiętam, jak lata temu obejrzałem pierwszy, to dziwny przykład, ale obejrzałem pierwszy sezon Entourage i tam się nie dzieje w zasadzie nic takiego, nie ma, tam cały czas im się udaje, co odcinek jest po prostu coraz Entourage? Lepiej. Co to za ekipa. Po polsku. I ja pamiętam, że to było jakieś strasznie odświeżające wtedy i pamiętam, że czułem się miło, że im się powodzi, ja się dobrze czuję i bardzo mi miło. Tak, rzeczywiście bardzo dużo seriali buduje to napięcie w taki sposób, że człowiek czuje się zmęczony, fizycznie zmęczony. Dokładnie. Tym, że ogląda i że teraz coś nie wyjdzie. I w Tedzie Lasso i w tym serialu to jest jakoś tak odciążone. Oczywiście tam są konflikty i tak dalej, są problemy, ale one jakby tak nie wywracają wszystkiego na drugą stronę, że po prostu czujesz, odczuwasz ten stres. Tak. Ja jak oglądałem właśnie te Lasso, no to permanentnie miałem to nie, no to, bo to jakoś tak oglądałem Sukcesję i Teda Lasso, wiecie, na zakładkę. Nie, double feature. Miałem, nie, no to się przecież zaraz tutaj, nie wiem, no zabiorą mu tą drużynę, tutaj ktoś umrze w ogóle, coś się takiego wydarzy, no a nic się takiego nie dzieje, ale z drugiej strony, no teraz będzie ten nowy sezon Sukcesji i czekam, nie? W sensie, o, ja na maksa. Ale ja myślę, że tu jest klucz w tym serialu, że ten serial to jest tak naprawdę serial komediowy. Jakby tak naprawdę. Sukcesja? Tak. Sukcesja. No tak. Znaczy to jest taka komedia dla Czechów, nie? To znaczy, wydaje mi się, że to jest ta linia. Natomiast jeśli chodzi o filmy, to ostatnio widziałam film, który moim zdaniem kompletnie ludzie przegapią. W związku z tym musiałam go polecić. Film nazywa się Szczęście Mikołajka i teraz ja wiem, że bardzo wiele osób słysząc Mikołajek i widząc film animowany, pomyśli sobie film dla przedziału wiekowego 5-10 max. Natomiast to jest film dla dorosłych. Okay. To jest film o twórcach tego komiksu. I jest to... Ja nie jestem w stanie jej przyszpilić tej produkcji, bo to jest animowana zresztą stylem rysownika Mikołajka. Historia przeplatana fragmentami z opowiadań, to prawda, ale przede wszystkim przyjaźni tych rysowników, a także ich dzieciństwa. I dzięki temu, że poznajemy ich historię, która jest no historią dosyć skomplikowaną i wcale nie mieli takiego szczęśliwego dzieciństwa, to nagle oglądając te fragmenty Mikołajka rozumiemy, że tak naprawdę... Oglądamy rzeczywistość wykreowaną po to, żeby w jakiś sposób załatać problemy we własnym życiu, w jakiś sposób przenieść te krótkie chwile, kiedy byli szczęśliwi jako dzieci do świata Mikołajka. Jest to oczywiście film, który jest także smutny, ponieważ jak wiemy... Właśnie, chciałem zadać to pytanie, jak wiemy, Gościnny umarł przedwcześnie, mając zaledwie 50 parę lat, umarł w czasie
próby wysiłkowej w szpitalu, dlatego nigdy nie robimy prób wysiłkowych, tak? Natomiast jest nad tym cień smutku, ale z drugiej strony wydaje mi się, że to jest fascynujący przykład nadania nowego kontekstu czegoś, co znamy. Jest to takie melancholijne bardzo. Oczywiście mogą na to pójść dzieci, bo tam się nikt nie morduje, tak? To nie jest tego rodzaju produkcja. Natomiast wydaje mi się, że łatwo ją przegapić i jakby zepchnąć ją na zasadzie, a nie, to jest po prostu film animowany dla dzieci. A nie, a to jest taka bardzo, bardzo, bardzo dobra produkcja. I byłoby mi przykro, gdyby ludziom się wydawało, że to jest bezsensowne. Zresztą współscenarzystką jest córka gościnnego, Ann Gościnne, która też korzystała. A na czym to jest do obejrzenia? To jest do obejrzenia w kinach. To jest takie, budynki są. Co? Wchodzisz i tam jest taki ekran. Trzeba niestety zapłacić, jak się wchodzi. Ale i wtedy brzmi można... Brzmi niewygodnie. Brzmi niewygodnie, tak. Natomiast zastanawiam się, czy coś jeszcze... Obejrzałam sobie na Netflixie serial o tenisistach. To się nazywa Breaking Point. To jest serial dokumentalny. Bo kojarzycie może ten serial o Formule 1? Tak. Jest taki serial dokumentalny. Mój o życie. Tak, coś. I ja go bardzo lubię. Ja w ogóle się nie interesuję Formułą 1, tylko po prostu ci ludzie mnie bawią. Jakby oglądanie jakiegoś środowiska od środka mnie bawi. I to jest o tenisistach. I zwłaszcza pierwszy odcinek, a próba męskości w ogóle, jest fascynujący. Bo poznajemy tenisistę, który nie jest sobie w stanie poradzić ze swoimi emocjami, kiedy gra jako solista, tak? Jakby grze pojedynczej. No nie jest sobie w stanie poradzić. Jakby ta presja, staje się agresywny. I zupełnie dla dowcipu zaczyna grać ze swoim najlepszym przyjacielem w debla. I grać na najważniejszych turniejach tego debla. I nagle się okazuje, że jakby ta obecność tej drugiej osoby jakoś wyrównuje te jego lęki, te jego złość i nagle zaczyna ją wygrywać. I to jest właśnie też jakiś tak, gdzieś po drodze robi się z tego bardzo piękna opowieść o tym, że być może nie wszystko da się samemu i być może właśnie potrzebujemy gdzieś tam obok nas drugiej osoby, z którą możemy się podzielić zarówno zwycięstwem, jak i przegraną. I oczywiście tam są potem, każdy odcinek to jest inna jakby historia, zresztą jest taki jeden odcinek, gdzie śledzimy tenisistkę, której tak bardzo chce wygrać, tak bardzo chce wygrać, tak bardzo chce wygrać i przegrywać jego Świątek. O, właśnie chciałem zapytać, czy jest takie, Iga Świątek? Jest Iga Świątek, tak, jako villain. Wow, to chyba jedyny raz jak w życiu występuje. Ale villain. Bardzo to polecam i wydaje mi się, że to są świetnie realizowane produkcje, bo one też wybierają tych zawodników, którzy, to wiecie, to są dobrzy zawodnicy, ale to nie jest, wiecie, to nie jest Djokovic czy nie wiem, Nadal. Karty. Czyli to jest co? Nawet jak się nie interesuje tym sportem, tak jak był na przykład Last Dance, tak? W sensie, że można sobie obejrzeć bez... Mi się wydaje, znaczy ja się ogólnie interesuję sportem. Mnie sport interesuje jako aktywność ludzka i jako fenomen kulturowy, bo uważam, że sport jest mega interesującym fenomenem kulturowym, w którym rozgrywa się bardzo dużo narracyjnych tropów, prawda? Tak. Jakby gdzieś w okolicach tej rywalizacji sportowej. Natomiast wydaje mi się, że to jest przede wszystkim bardzo ciekawy serial o psychologii tak naprawdę, o psychologii w sporcie i o ludziach. Ja to bardzo lubię, mnie to zawsze bardzo bawi, zwłaszcza w przypadku sportów, w których nawet najlepsi popełniają błędy. Bo to są, moim zdaniem, dosyć ciekawe, są dwie kategorie sportów. Te, w których najlepsi popełniają błędy i te, w których wszyscy są doskonali, ale niektórzy są jeszcze bardziej doskonali. Mm-hmm. Więc na przykład bieg na 100 metrów, tak? Nikt się nie potyka w biegu na 100 metrów, tylko ktoś jest po prostu szybszy, tak? A w łyżwiarstwie figurowym nawet najlepszy łyżwiarz na świecie może upaść. Ja wolę te, w których nawet najlepszy łyżwiarz może upaść, czy nawet najlepszy tenisista może, nie wiem, zepsuć serw. Mm-hmm. Więc wydaje mi się, że pod względem takiego obserwowania, jak zachowują się ludzie, którzy mają bardzo jasno wyznaczony cel, w których bardzo często jakby gra jest o wszystko, no bo rzeczywiście tenis ma taką strukturę, nie? No jak przegrasz mecz, to przegrasz mecz. I jakby jak ci ludzie sobie z tymi emocjami radzą, jak się motywują, też ile osób mają wokół siebie i też to wydaje mi się rzecz, o której bardzo mało mówimy w sporcie, tak? Że tenisista czy tenisistka, w ogóle sportowy, którym dobrze idzie, daje zatrudnienie bardzo wielu osobom, no jakby całej swojej ekipie, ale taki, któremu źle idzie, no tutaj nie tylko jest przegrywa tam w grze, ale też jest jakby podejrzenie, że nie będzie miał sponsoringu, nie będzie miał kasy, nie pojedzie na ważne zawody, ci ludzie stracą pracę i nagle jesteś takim jedynym żywicielem rodziny. Ja się już zestresowałem, słuchając tylko tego. Tak, ale wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne, bo często mówimy o sporcie jakby zapominając, jaki to jest niewyobrażalny stres w ogóle na każdym kroku i to stres nie wynikający wyłącznie z rywalizacji sportowej, więc no i też oczywiście jest to pytanie etyczne, tak? Czy mamy prawo?
Czy mamy prawo jakby oczekiwać od nich czegokolwiek? Jerzy Janowicz uważa, że nie mamy żadnego prawa. Tak, więc wydaje mi się i bardzo, bardzo ten serial polecam. Ja się bardzo dobrze bawiłam. On jest też bardzo długi, bo nie wiem jak wy, ale ja zostałam zepsuta przez Netflixa i jak, ja nie lubię, jak produkcje mają dużo odcinków. I jeszcze jedna rzecz, o której chciałam powiedzieć też na Apple TV+. Serial, który nie jest bardzo dobry, ale jest bardzo intrygujący wizualnie. No. To się nazywa Hello Tomorrow. I jest o grupie sprzedawców. To jest w ogóle... Wizja rzeczywistości jest taka, że jesteśmy w latach 50., ale zrealizowały się te wszystkie retrofuturystyczne obietnice, czyli... Mamy, nie wiem, automatyczne samochody, ktoś idąc do pracy zakłada jetpack i odlatuje. Więc jest bardzo dużo takich elementów, one są wszystkie utrzymane retro. No i poznajemy, to są na przykład wideofony, ale oczywiście na takich ekranikach z lat 50. I poznajemy mężczyznę, który razem z grupą innych sprzedawców sprzedaje domy na Księżycu, jakby w nowym osiedlu. Bo na Księżycu były najpierw ludzie polecieli na Księżyc, potem były kopalnie, a teraz można sobie tam wykupić domek. No i jakby to jest taka klasyczna opowieść o amerykański salesman, tak? Prawda? Bo te, i to też w latach 50., więc te mechanizmy się nie zmieniają. Z drugiej strony właśnie ta cała retrofuturystyczna oprawa jest moim zdaniem fascynująca. To jest amerykański serial? Tak. Okay. I co też mnie jakby fascynuje w tym serialu, to fakt, że on się nie tłumaczy. On się w ogóle nie tłumaczy, jakby on cię wrzuca w ten świat, ty wchodzisz w ten świat, ja kocham to w seriale, że nie jest tak, że ktoś wychodzi i mówi, bo proszę państwa, bo to było w takim roku, że nie zabili jednak Kennedy'ego i rzeczywiście... Nie, to jest, tak jest, jakby raz, dwa, trzy wchodzisz w to. Więc i ten serial jakby ma bardzo średnie opinie, że nie spełni swoich oczekiwań, ale moim zdaniem sama konstrukcja świata jest ciekawa i... I moim zdaniem jest lepsze niż ludzie mówią, ale może ja mam już po prostu... Nisko zawieszone. Jakby... Może cała reszta ludzi ma takie, czemu tego nie wytłumaczyli? A propos dziwnej wizji lat 50., wczoraj natrafiłem, jak wróciłem do domu, przyłapałem moją partnerkę na oglądaniu Don't Worry Darling i tam też właśnie oglądałem od połowy ten film. Takiego burdelu filmowego to nie widziałem bardzo się, dawno. Nie wiedziałem, co się dzieje w ogóle na ekranie. Ja w sumie miałem też podobną sytuację, moja dziewczyna też to oglądała i też miała takie cały czas, ale gówno, ale gówno. Ale to jest w ogóle ciekawe, bo Harry Styles zagrał w Don't Worry Darling i w My Policeman. Jakoś tuż obok siebie. I w ogóle w My Policeman jest ciekawe, ponieważ tam wszyscy kradną Harry'emu Stylesowi film. Jakby wszyscy w tym filmie to nie jest też trudne, grają nie? lepiej od niego. Znaczy wiesz, ja jakby uważam, że chłopak ma charyzmę, nie stajesz tak popularnym piosenkarzem, obecnie bez charyzmy, zresztą jak oglądasz klipy z jego koncertów, to widzisz, że on się tak dobrze czuje. Natomiast tam był po prostu, jakby, to był chyba taki film, żeby mieć odskaczone, zagrałem gajową rolę, jakby. już nikt teraz nie... już mogę być ikoną LGBTQ+. Tak. Z czystym sumieniem. Ale to jest, i potem obok tego było to Don't Worry Darling z tą dramą w ogóle. To było fascynujące obserwowanie dramy, że po prostu Harry Styles został zatrudniony wyłącznie dlatego, że prawda, umawia się z Olivia Wilde w ogóle. Jakby to było też fascynujące, ponieważ reżyserzy zatrudniający swoje partnerki życiowe, dziewczyny, kochanki, przyszłe żony są absolutną normą, a tu jest podejrzenie, że zrobiła to kobieta. I to położyło film. Jeszcze do tego ten Chris Evans, nie Chris Evans, Chris Pine. Mój ulubiony Chris. Chris Pine jest najlepszym Chrisem. Ja też. Ten Chris Pine ma ewidentnie dziwno się to wszystko. Wielka dyskusja, że Harry Styles napluł na Chrisa Pine'a w Cannes. Słuchajcie, człowiek to czyta, to i ma takie, zróbcie o tym film. To jest temat na film. Ja bym zobaczył dokument taki właśnie, wiecie, co tam ja się ja mam tytuł, Worry Darling. tak, no ja czekam z Chrisem Pine'em też niedługo w kwietniu wchodzi do kin polskich Lochy i Smoki, gdzie właśnie Chris Pine gra komediową rolę w świecie Lochów i Smoków, takim quasi RPG-owym świecie. Znaczy, to jest Dungeons and Dragons, to nie jest quasi RPG-owe, nie ma nic bardziej RPG-owego niż Dungeons and Dragons. Nie, w sensie, że ta historia chyba, którą oni tam... Znaczy, on nikt tam nie gra w RPG, tylko to są bohaterowie jak z historii z RPG. Dokładnie tak. Okay. Dokładnie tak. Ja przepraszam, musiałam cię poprawić, ale mój mąż napisał magisterkę od Dungeons and Dragons, której całej wysłuchałam w ciągu lat naszego związku. W związku z tym... Tak, no mieliśmy rozmawiać o Oscarach, czy pogadaliśmy o Oscarach? Trochę tak. A ja mogę coś jeszcze dodać, jeśli... Chyba... Pytajcie, co chcecie, macie 2 minuty. Już. Najgorszy Oscar.
jak to taki, najbardziej... taki, że naprawdę no, nie powinien dostać. Najlepszy film dokumentalny dla Nawalnego, ponieważ po pierwsze... Nawalny to jest kontrowersyjna postać. Nie, no jakby to jest jakby odbicie tego psychologii amerykańskiej, że to jest kwestia wymienienia Putina na kogo innego i wszystko będzie dobrze, ale przede wszystkim tam było Fire of Love. Absolutnie przecudowny dokument, który zresztą można obejrzeć na Disney Plus w Polsce, o miłości do wulkanów i miłości dwojga ludzi. A, widziałem to. Jest to, jest cudowne. Jest to cudowne. Tak porażająco piękny film i jakby odkładając na bok politykę, chociaż uważam, że w tym przypadku nie można jej zupełnie odłożyć na bok, bo jest kluczowa. Nawalny, to obejrzyjcie Fire of Love, jeśli chcecie zobaczyć, tak, jak piękny może być dokument, więc dla mnie to jest najgorszy Oscar tego roku zdecydowanie. Nie, to ja też również polecam, ten jest świetny, absolutny. No, to już przegadaliśmy, myślę, że Kasia będzie naszą stałą gościnią, jeżeli się zgodzi na to. Kasia nic o tym nie wie. Bo nie wyczerpaliśmy chyba tematów, a się chyba pojawią nowe. Więc co, dziękujemy za udział. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, dziękuję, że się bardzo podobało. W jakich social mediach najbardziej powinni ci ludzie śledzić? O Jezus Maria, to zależy czego chcą. Jeśli chcecie recenzji filmów i seriali, to śledźcie mnie na moim blogu zpopk.pl albo Zwierz Popkulturalny. Jeśli chcecie trochę treści feministycznych, to możecie mnie śledzić na Instagramie. Jeśli chcecie trochę treści krótkich newsów serialowych albo trochę dłuższych newsów serialowych, to możecie mnie śledzić na TikToku albo możecie mnie śledzić w Radio RMF Classic, gdzie mam audycję. A jeśli chcecie bardzo złośliwych tweetów politycznych, to śledźcie mnie na Twitterze. I jeszcze Facebook, gdzie jest trochę... Wszystkiego. Gdzie ja na przykład śledzę. Tak. Co? Jakieś ogłoszenia jeszcze? Tak, że mamy Patronite'a cały czas. Jakby nic się nie zmieniło. Można to sobie... Prawda. Można nam coś tam dorzucić. Ale nie trzeba. Ale nie trzeba. Można też słuchać za darmo i my się nie obrażamy, ale jest fajnie, kiedy dostajemy tam jakieś pieniądze. Realizowała Magda Pani Las. Brawo. Brawo, udało. Już raz dostali brawo. Tak. Nie w życiu. W tym podcaście, znaczy w tym podcaście, ale jeżeli chcecie posłuchać, jak Magda gra pięknie, to idźcie na spektakl Tęsknica do Teatru ale Powszechnego. Ale ja tam nie gram na żywo, to jest tylko moja muzyka. To możecie posłuchać tam muzykę, którą Magda zrobiła, a jeżeli chcecie posłuchać, jak gra, to musicie iść na koncert Pani Las i co? Do zobaczenia za tydzień! Pa, pa! Audycję przygotowali Mateusz Płocha i Szymon Żnurawski. Czytał Grzegorz Kwiecień.